spodziewał się pan tak dobrego wyniku? Spodziewałem się gorszego. Na szczęście istnieje jeszcze TVN, które robiło seansę nienawiści do Emanuela Goldsteina. I tak jak normalnie miałem dziennie 1000 polubień na Facebooku, to jak oni urządzili taką akcję, jakieś dwoje ubeków, prawda, na mnie przeczyło, no to od razu mi szło na 5000 polubień. Przyjemnie patrzeć, naprawdę. Czyli negatywizm przeszedł w dobro. Oczywiście, jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Również tym, którzy nie wierzą w Boga. Panie prezydencie, w takim razie w jakim przesłaniem pan jedzie do Europarlamentu? No, ja nie jestem Piłsudczykiem, ale program BBWR-u, który Piłsudski streścił słowami bić kurwy i złodziei, wydaje mi się być dobry. A w takim razie, czy jest pan przygotowany merytorycznie do pracy w tym burdelu, jak go pan nazywa, czyli Parlamencie Europejskim? No, pracy, tam nic nie można zrobić. Jest to całkowite złudzenie. Przypominam, że pan profesor Jerzy Buzek był przewodniczącym tego burdelu, prawda? I też dla Polski nic nie załatwił. Tam nie można nic załatwić. Parlament nie ma żadnego szczególnego. Oczywiście może wyrzucić Komisję Europejską, ale szefowie rządu mogą po raz drugi tych samych ludzi mianować na drugi dzień. Sami siebie? No nie sami siebie, bo to ja mówię o Komisji Europejskiej. Czyli mianują tych ludzi, prawda? A ewentualnie mogą dać drugich takich samych, więc budżetów Unii Parlament nie zatwierdza, no i co z tego? No i od 20 lat są niezatwierdzane, więc nie ma żadnego znaczenia. Ale to w takim razie, proszę mi powiedzieć, mówił pan na przemówieniu, że to będzie krzyk. Krzyk. Bo mury Jerycha padły od trąb. Mhm. Czy uważa pan, że te lata spędzone w parlamencie krzykiem coś pan osiągnie? Pan Farage osiągnął dużo, bo jego partia być może doprowadzi do, że Zjednoczone Królestwo odzyska niepodległość, o co on walczy. Rozumiem, a w takim razie proszę mi jeszcze powiedzieć, jak pan się zapatruje na to, że w jednym parlamencie będzie pan siedział z tymi znienawidzonymi socjalistami? Będzie musiał pan jakoś z nimi współpracować? W parlamencie polskim bym musiał, w tamtym europejskim, co ja mam z nimi współpracować? Nie będzie pan miał... Tam są socjaliści pobożni, zwani chadekami, socjaliści bezbożni i inni socjaliści. Otóż, wie pan, istniały różne plemiona murzyńskie, tam Algonquini, Apache, Comanche, ale dobry czerwony to martwy czerwony.